A ci gapią się na mnie, patrzą, dziwią. Jaka słodka pacynka! Krzyczą, jak do dziecka normalnie, jakbym dzieckiem w byciku był. Niemowlęciem prosto ze szpitala, prosto. Pacynka. Jaka pacynka? Ja jestem chłopcem prawdziwym, mężczyzną nawet. Prawdziwym? Pan Więckiewicz sam tak powiedział przecież. Mężczyzną! Nie mięczakiem. Wczoraj na miasteczku festiwalowym idę, przechadzam się i nagle słyszę głos ofu. Za plecami słyszę, że przecież nie będę oglądał 5 filmów w ciągu dnia, no bez przesady. Myślę, mięczak, no mięczak. Co on w ogóle wie o życiu prawdziwego festiwalowca? No i co, że krzesła twarde jak w klasztorze, że gorąco, że akurat przed tobą w rządku zadowiła się cała drużyna koszykarska, że wiuchają tymi wachlarzami kobiety bez przerwy grzebią w torebkach, jakby szukały tam zaginionej arki. Ktoś szeleści, trzeszczy, dzwoni, mdleje. No ale mówił, wiesz, mówił przecież, że twardym trzeba być, a nie miętkim. Jakby obejrzał te 5 filmów, to by wiedział. Może nauczyłby się życia, nauczył. Idę sobie.